tak jak Pani podkreśliła, uczelnia jest dość specyficznym miejscem pracy, ponieważ nasz pracownik jest pracownikiem wymagającym. Wymagającym, ponieważ potrzebuje rzetelnej, sprawdzonej i transparentnej informacji. I to było tak naprawdę w naszym odczuciu największe wyzwanie dla Politechniki Poznańskiej przy wdrożeniu planu kapitałowego, ponieważ chcieliśmy postawić na tę rzetelność, na dostęp do informacji. Mieliśmy to szczęście, to wyróżnienie, że w naszym gronie jest specjalista w zabezpieczeniach społecznych, pan profesor Szczepański, który przygotował materiały dla naszych pracowników, przeprowadził szereg szkoleń i to właśnie był dowód na to, że tę rzetelną informację przekazaliśmy naszym pracownikom, a oni mogli podjąć świadome decyzje. Przede wszystkim staraliśmy się przekazać jak najwięcej rzetelnych informacji na temat programu, ponieważ nasi pracownicy, jak to przystało na Politechnikę, potrafią dobrze liczyć, są bardzo wymagający. No i ja osobiście starałem się przygotować jak najwięcej informacji w sposób klarowny przedstawiających ten program, ale także potrzebę dodatkowego gromadzenia oszczędności z myślą o zabezpieczeniu na starość. Tak się składa, że zajmuję się też badaniami naukowymi tych systemów zabezpieczenia społecznego i byłem przekonany, że ten program jest wartościowy, ale nikomu nie staraliśmy się tego narzucać, po prostu jak najwięcej rzetelnej informacji. Korzystaliśmy z własnych materiałów, a także z materiałów PFR Portal PPK. Czyli wyzwanie to było udostępnienie poprzez wszystkie kanały nasze pełnej informacji. Pewna trudność wynikała z ograniczeń związanych z pandemią, czyli nie można było tylu spotkań na żywo zorganizować, ale wszystkie inne kanały były wykorzystane i myślę, że to zadziałało. Ten podział, zaskoczę Panią, bo ten podział jest widoczny na zewnątrz, tego podziału nie ma wewnątrz uczelni. My tak naprawdę nie klasyfikujemy pracowników na nauczycieli akademickich i nie będących nauczycielami, tak jak to w ustawie jest określone. Nasi pracownicy mają pełną wolność, pełną świadomość. Myślę, że ten poziom świadomości jest bardzo podobny zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie, więc trudno tutaj się odnieść do pewnych podziałów i przekonania co do przystąpienia do PPK. Jedni i drudzy po prostu otrzymali taką samą dokładnie informację. Myśmy nie dzielili w ogóle pracowników na naukowych i administracyjnych. U nas pracują ludzie wykształceni również na stanowiskach administracyjnych po studiach, także zadawali często bardzo szczegółowe pytania. Osoby niekoniecznie właśnie będące naukowcami, ale właśnie z działu administracji, bardzo świadczące o dużej wiedzy, dużym zainteresowaniu. Także ja bym powiedział tak, że tak samo wszystkich traktowaliśmy i nie było jakichś większych różnic, jeśli chodzi o to, kogo łatwiej, kogo trudniej. Korzystaliśmy z materiałów przygotowanych przez portal, ponieważ nigdy wiedzy nie jest za dużo. W związku z tym to był, można powiedzieć, standard, od którego rozpoczęliśmy, ale zestaw informacji, które zostały przygotowane wewnątrz przez zespół, przez pełnomocnika do spraw wdrożenia PPK i jego zespół, ale także przez naszego dostawcę, zostały przygotowane dla naszych pracowników i przedstawione jako taki, można powiedzieć, cały kompleksowy zestaw informacji. Właśnie po to, żeby zapewnić tę rzetelność i dostęp do informacji. Myśmy mieli szkolenie zorganizowane z TFI PZU, jak już wybraliśmy dostarczyciela usług finansowych, ale przedtem korzystaliśmy z materiałów PFR Portal PPK, szczególnie bardzo dobry poradnik dla pracowników, który był w naszym intranecie, jest do dzisiaj dostępny, gdzie wszystko jest dokładnie wytłumaczone w szczegółach. I później nawet te pytania, które ja dostawałem mailem od pracowników, świadczyły o tym, że przeanalizowali ten materiał, także on był bardzo pomocny. Spotkania, szkolenia, ale to były online tylko, ponieważ no właśnie była pandemia i nie było możliwości spotykania się na żywo.